zaproszenie mnie na ten piknik. Państwu dziękuję za obecność. Ja bym chciał jako wstęp do naszej rozmowy przedstawić, ponieważ mamy kampanię wyborczą, czy zbliża się kampania wyborcza, zbliżają się wybory parlamentarne, a przedtem jeszcze referendum. No, widać, że demokracja w konfrontacji z plutokracją ponosi klęskę za klęską. W Grecji mamy tego przykład niezwykle przekonujący. Odbyło się referendum, w którym ponad 60% Greków odrzuciło ofertę wierzycieli państwa greckiego, ofertę pomocową, a tydzień później premier rządu dokładnie taką samą ofertę, którą przedtem rekomendował do odrzucenia, taką ofertę podpisał, a parlament z podkulonym ogonem to przyklepał. Widać wyraźnie, że demokracja w konfrontacji z plutokracją przegrywa. No i to, co ja bym chciał powiedzieć, bo u nas plutokracja też jest, ale znacznie większy wpływ na wydarzenia polityczne, na polityczną scenę wywiera prawdziwa władza, czy wyższa władza, o której nawet mówił w podsłuchanej rozmowie były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Aleksander Kwaśniewski, który coś tam o funkcjonowaniu państwa musi wiedzieć, prawda? Chociaż z tej racji, choćby z tej racji, że 10 lat był jego prezydentem, powiedział, że istnieje tutaj wyższa władza od tej konstytucyjnej. No, a jeśli już mówimy o władzy wyższej od tej konstytucyjnej, no to wkraczamy na grząski grunt teorii spiskowej. I to jest właśnie, chciałbym to uczynić przedmiotem swojego tutaj wprowadzenia. Zacznę od tego, że teoria spiskowa jest oczywiście potępiona przez wszystkich mądrych, roztropnych i przyzwoitych, którym nie wolno jest wierzyć w teorię spiskową pod rygorem natychmiastowej utraty przyzwoitości. Nie jest ona potępiona absolutnie, bo zdarzają się momenty dyspensy, kiedy nie tylko wolno każdemu mądremu, roztropnemu i przyzwoitemu wierzyć w teorię spiskową, ale nawet musi w nią wierzyć, znowu pod rygorem natychmiastowej utraty przyzwoitości, co skłania do postawienia pytania, w jaki sposób jeden przyzwoity rozpoznaje drugiego przyzwoitego w tłumie, bo jakoś muszą się rozpoznawać. Tajemnica to wielka, w związku z tym nie jest wykluczone, że rozpoznają się po zapachu. Do tego oczywiście trzeba mieć specjalnego nosa, no ale to z tym nie ma problemu w gronie mądrych, roztropnych, przyzwoitych. Proszę Państwa, ale tymi kwestiami się nie będziemy zajmowali. Istotne jest tylko to, że są te momenty dyspensy, kiedy można, a nawet trzeba wierzyć w teorię spiskową, ale ona zasadniczo jest potępiona, co jest o tyle dziwne, że historia świata jest niekończącą się opowieścią o spiskach, które albo się udały, albo się nie udały, bo na szczęście nie wszystkie się udają. Gdyby wszystkie spiski się udawały, to świat już dawno przestałby istnieć, a jak wiemy, koniec świata wyznaczony na 22 grudnia 2012 roku został szczęśliwie odwołany. Świat istnieje jak gdyby nigdy nic, w związku z tym no, wykorzystajmy ten czas darowany, bo nie wiadomo kiedy następny koniec świata zostanie zarządzony, wykorzystajmy ten czas darowany do zapoznania się z mechanizmem, no nie wszystkich spisków, bo by nam życia nie starczyło, ale z mechanizmem jednego spisku. Dlaczego tego jednego akurat? Ano dlatego, że zrozumienie mechanizmu tego spisku pozwoli nam poznanie mechanizmu tego spisku pozwoli nam lepiej zrozumieć, co się właściwie dzieje, jak funkcjonuje nasz nieszczęśliwy kraj, no i w jakim kierunku mogą rozwijać się wydarzenia w przewidywalnej przyszłości.
Żeby lepiej poznać mechanizm tego spisku, musimy cofnąć się w czasie do roku 80, kiedy to znaczna część polskiego społeczeństwa, może nawet większość, zbuntowała się przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i PZPR pod naporem tego buntu zaczęła się rozpadać, co wytworzyło polityczną próżnię. I tę polityczną próżnię już wtedy natychmiast wypełniły tajne służby wojskowe i cywilne, bo natura nie znosi próżni. I wtedy właśnie nastąpiło wydarzenie, którego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego. Mianowicie punkt ciężkości władzy przesunął się w stronę tajnych służb i już tam pozostał. Już tam pozostał. Tajne służby wojskowe, znaczy wywiad wojskowy i służba bezpieczeństwa przeprowadzają stan wojenny. I chciałbym przypomnieć Państwu pewien epizod z początku stanu wojennego. Jak wiadomo, w ramach stanu wojennego zostało internowanych około 10 tysięcy wrogów ludu, co jest oczywistą oczywistością, bo miejsce wrogów ludu jest albo w ziemi, albo przynajmniej za kratami, ale wśród tych 10 tysięcy znalazły się dwie osoby, które wrogami ludu nie były. Edward Gierek i jego pierwszy minister Piotr Jaroszewicz. To, że wrogowie ludu zostali internowani, to jest oczywista oczywistość, ale dlaczego tamci? Przecież ani Edward Gierek, ani Piotr Jaroszewicz nie stwarzali żadnego zagrożenia ani dla ustroju socjalistycznego, ani dla sojuszy. To byłaby ostatnia myśl, która by im przyszła do głowy, nawet w gorączce by sobie nie pomyśleli, a jednak zostali internowani. Moim zdaniem ze względów pedagogicznych. Chodziło o to, żeby przy pomocy takiej aluzji przekazać opinii publicznej ważną informację, że oto punkt ciężkości władzy się przesunął. No, co lepiej ilustrowało to przesunięcie niż internowanie, zamknięcie za kratki byłego pierwszego sekretarza. Otóż zamknęliśmy za kraty byłego pierwszego sekretarza, jego pierwszego ministra. Ani jeden głos się nie podniósł w jego obronie. Ani jeden. To dopiero w 2012 roku Leszek Miller się ocknął i zaczął się domagać, żeby rok 2013 obwołać rokiem Edwarda Gierka. No, dużo mu to pomoże, jak on już umarł, prawda? Wtedy go trzeba było bronić, a nie przypominam sobie, żeby Leszek Miller własną piersią zasłaniał generała, zasłaniał Edwarda Gierka przed siepaczami generała Jaruzelskiego. Proszę Państwa, tajne służby wojskowe i cywilne administrują stanem wojennym do połowy lat 80., kiedy to dochodzi między nimi do gwałtownego starcia. Takim spektakularnym początkiem wojny między wywiadem wojskowym i służbą bezpieczeństwa jest zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Nie ma żadnego powodu, żeby wierzyć we wszystko, co mówi generał Kiszczak, bo on różne rzeczy opowiada, w zależności od tego, kiedy to mówi, do kogo mówi i tak dalej, ale warto przypomnieć, co generał Kiszczak powiedział, kiedy się już okazało, że księdza Popiełuszkę zamordowali trzej oficerowie służby bezpieczeństwa, Piotrowski, Chmielewski i Pękala. Wtedy generał Kiszczak powiedział, że to morderstwo miało uderzyć w generała Jaruzelskiego. Nie wyjaśnił, w jaki sposób się to miało stać, bo w końcu generałowi Jaruzelskiemu nic się nie stało. To ksiądz Popiełuszko został zamordowany, ale chciał widocznie przekazać, że toczy się jakaś walka buldogów pod dywanem. Po co te buldogi tam wojują, kto to jest i tak dalej, to już tego nie wyjaśnił. W każdym razie coś takiego zasygnalizował. I ta wojna, jaka wybuchła między wywiadem wojskowym i służbą bezpieczeństwa, zakończyła się w maju 85 roku. W taki też spektakularnym takim wydarzeniem została zakończona, mianowicie zdymisjonowaniem ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego. Co świadczyło o tym, że stroną rozgromioną w tej wojnie została służba bezpieczeństwa, że wygrał tę wojnę wywiad wojskowy. Proszę Państwa, generał Milewski jest dzisiaj postacią trochę zapomnianą, więc warto go przypomnieć. On był bardzo reprezentatywny dla służb bezpieczeństwa, w UB był chyba od urodzenia, a jeśli nawet nie od urodzenia, to w każdym razie na widownię dziejową wstępuje w roku
1945 jako wywiadowca Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. W tym charakterze bierze udział w tak zwanej obławie suwalskiej, a więc operacji prowadzonej przez NKWD i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przeciwko tamtejszym makowcom. Prawdopodobnie już wtedy został seksotem NKWD. Dzisiaj to słowo seksot, zwłaszcza wśród młodszych uczestników, budzi skojarzenia frywolne, ale nie ma w tym żadnej frywolności. Seksot to jest taka zbitka dwóch rosyjskich słów, sekretny satrudnik, czyli tajny współpracownik. Otóż Mirosław Milewski prawdopodobnie już wtedy został seksotem NKWD, na co by wskazywał przebieg jego późniejszej kariery. On z małpią zręcznością spina się po szczeblach kariery zarówno bezpieczniackiej, jak i partyjnej. Jeśli chodzi o pion bezpieczniacki, kończy tę karierę w stopniu generała milicji na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, a więc osiąga same szczyty. A jeśli chodzi o karierę partyjną, zostaje członkiem biura politycznego Komitetu Centralnego, więc też osiąga same szczyty. I z tych stanowisk został w maju 1985 roku zdymisjonowany pod pretekstem afery Żelazo. Afera Żelazo polegała na tym, że pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały utworzone bandy zbrojne, które za granicą miały dokonywać morderstw rabunkowych i rabunków, tworząc w ten sposób tajną kasę bezpieki. Rzecz się wydała, no i było w związku z tym trochę hałasów. I afera Żelazo została wykorzystana jako pretekst do zdymisjonowania generała Milewskiego, ale jednocześnie biuro polityczne podjęło decyzję zakazującą prokuraturze wszczynania jakiegokolwiek śledztwa w tej sprawie. I chociaż afera Żelazo nie zdążyła się przedawnić po transformacji ustrojowej, jak to się mówi już w wolnej Polsce, to żaden minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie odważył się tamtej decyzji biura politycznego podważyć. Co pokazuje, że ciągłość jest większa niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Proszę Państwa, dlaczego doszło do tej wojny? Bezpieczniacy na ogół są ludźmi dobrze poinformowanymi. No i musiało dojść do ich wiadomości, że na najwyższej półce polityki światowej wkrótce dojdzie do bardzo ważnych wydarzeń, które oczywiście przełożą się na sytuację w Polsce. I rzeczywiście w marcu 1985 roku sowiecki przywódca Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie przedstawił prezydentowi Reaganowi ofertę zawarcia traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów było odebrane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo tak rzeczywiście było, ale propozycja Michała Gorbaczowa miała sens zdecydowanie głębszy i dalej idący, o bardziej takich konsekwencjach. Otóż od 1980 roku można było zaobserwować postępującą erozję politycznego porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja skłoniła sowieciarzy do postawienia sobie pytania, no co w tej sytuacji mają robić? Czy mają bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale nie wiadomo jak wysoka okaże się ta cena i czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I zdecydowali się na tę drugą opcję. Manewr ucieczki do przodu polegał na tym, że zamiast bronić do upadłego, rozsypującego się porządku jałtańskiego, trzeba lepiej będzie zaproponować Amerykanom wspólne utworzenie nowego porządku, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. A tego nowego porządku, jeśli Amerykanie ofertę przyjmą, to tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym zaoszczędzi się mnóstwo energii i prestiżu, prawda? I oferta została przyjęta przez stronę amerykańską, czego dowodem były takie cykliczne spotkania doroczne obydwu przywódców.
Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie i w 1989 roku, kiedy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zmienił prezydenta Reagana, Jerzy Bush, ojciec, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany i już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, co stwarzało oczywiście perspektywę politycznego wyzwolenia narodów środkowej Europy, a ta perspektywa politycznego wyzwolenia z kolei stawiała obydwu negocjatorów w trochę kłopotliwej sytuacji, bo Państwo rozumiecie, jeżeli mają się wyzwolić politycznie całe narody, to muszą w tym jakoś wziąć udział czynny. Nie mogą się dowiedzieć z gazet, na przykład z Trybuny Ludu, że się wyzwolił, że nikt by w to nie uwierzył. Więc muszą jakoś wziąć tym udział. To wymaga masowości, żywiołowości, gwałtowności, spontaniczności z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ ma się ewakuować imperium, które na tym terenie ma broń jądrową, to żeby nawet przypadkowo nie doprowadzić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, której potem nikt by nie potrafił zatrzymać być może, trzeba ten cały proces utrzymać pod ścisłą kontrolą. Jak pogodzić masowość, gwałtowność, żywiołowość, spontaniczność i tak dalej ze ścisłą kontrolą? Bo tutaj w sukurs przyszła wiedza o teatrze. Każdy bywalec teatru wie, że im bardziej naturalnie się aktor zachowuje na scenie, tym więcej pracy musiał uprzednio w to włożyć. No i im więcej drobiazgowych przygotowań, tym lepsze wrażenie naturalności i spontaniczności podczas przedstawienia. I tak się stało w tym przypadku. Opowiadał mi taki mój znajomy francuski dziennikarz Guy Formo, co jemu opowiadał francuski ambasador w Bułgarii. Otóż w latach 80. lewica francuska była bardzo antysowiecka. W związku z tym prezydent Mitterrand, jak jeździł do krajów socjalistycznych, to musiał się z tymi komuchami tam spotykać, no bo musiał, ale dla symetrii, żeby się podlizać lewicy francuskiej, żądał, żeby zaaranżowano mu spotkanie z jakimiś miejscowymi dysydentami, a przynajmniej z jednym dysydentem. On się tam z nimi fotografował, francuskie media to publikowały, lewica francuska była zachwycona, a przebiegły prezydent Mitterrand przypinał sobie kolejne listki do wieńca sławy. No i miał przyjechać z oficjalną wizytą do Bułgarii, w związku z tym francuski ambasador w Sofii dostał rozkaz przygotowania prezydentowi Mitterrandowi jakiegoś miejscowego dysydenta na śniadanie. I zaczął tam poszukiwania tego dysydenta, ale na żadnego nie mógł trafić, a tu termin wizyty się nieubłaganie zbliżał, w związku z tym trochę stracił głowę z tych nerwów i zadzwonił do MSW, czy nie mają dysydenta. A tam jakiś służbista odebrał telefon i zaczął go sztorcować. Mówi, to prowokacja, tu nie ma żadnych dysydentów, cały naród jest z partią, z Stowarzyszeniem Żywkowem. No i tak go tam uświadomił. Ten dopiero w tym momencie się zorientował, co za głupstwo zrobił. Nie dość, że dysydenta nie znalazł, jeszcze tak się skompromitował. No odłożył słuchawkę i zaczął, pogrążył się w czarnych myślach na temat końca kariery dyplomatycznej. No i kiedy tak siedział przy tym telefonie, po 15 minutach telefon się odezwał. Widocznie wiadomość doszła do samej góry, tam drogą służbową i w słuchawce słodki głos powiada tak, potrzebujecie dysydenta, towarzyszu, no to dobrzeście trafili u nas dysydentów, skolko ugodno przebierać, wybierać, prawda? Więc on uradowany, że skórę uratował, zaaranżował śniadanie z tym dysydentem. Prezydent Mitterrand był zachwycony. Tym dysydentem okazał się profesor Żeliu-Żelew, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii. Nawiasem mówiąc, on 2,5 miesiąca temu umarł. A w Rumunii to nawet takiego nie było i rolę opozycji politycznej musiała odegrać Securitate i tak się wczuła w rolę, że aż rozstrzelała Mikołaja Czałszewskiego, jego żona, no czegoś chcieli więcej.
w Polsce te przygotowania nie były takie może drastyczne, ale też się rozpoczęły natychmiast po spotkaniu w Reykjaviku. 86 rok, jeszcze ustrój socjalistyczny jest najlepszy na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie, dlaczego nomenklaturowe, co to ten przymiotnik oznacza. Otóż za komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego i w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było w województwie, aż do szczebla gminnego włącznie. I ludzi, którzy te stanowiska zajmowali albo byli włączeni do tak zwanej rezerwy kadrowej, nazywano nomenklaturą. Nomenklatura to było po prostu środowisko władzy. I spółki były nomenklaturowe dlatego, że nie każdy mógł wziąć w nich udział. One były zarezerwowane de facto właśnie dla nomenklatury, czyli dla środowiska władzy. Trzeba było jakoś się przygotować do transformacji ustrojowej, dlatego że jeśli sowieciarze mają się ewakuować z Europy Środkowej, no to przecież wiadomo, że jak sowieciarze wyjdą stamtąd, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby dlatego, że nikt nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju, jakikolwiek by on nie był, to na pewno już się nie będzie liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba ten stan społeczną. A jak go zgromadzić, kiedy nie ma tu żadnego innego majątku jak państwowy? No więc trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy i surowe prawa stanu wojennego stanowiły znakomitą osłonę, bo jak funkcjonowała typowa spółka nomenklaturowa? Otóż ona z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie państwowego przedsiębiorstwa, tam wszystko co potrzebne do produkcji, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż gotowych wyrobów. W ten sposób i od przodu, i od tyłu przejmowała cały zysk. W przedsiębiorstwie zostawało trochę dymu i załoga, która nawet jak wiedziała, co się dzieje, no to surowe prawa stanu wojennego nie zachęcały do pyskowania, raczej do trzymania języka za zębami. I to było taki sposób dla, powiedzmy sobie, niższego szczebla nomenklatury, bo dla samej Wierchuski to były lepsze konfitury, bardzo dobrą ilustracją tego, jak pożywne, to jest afera Funduszy Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnego zakupu długów polskich na rynku finansowym. To była operacja nielegalna, w związku z tym trzeba było to robić dyskretnie. I państwo wyasygnowało na ten cel 1 700 000 000 dolarów. W 87 roku. Długi wykupiono, a jakże, ale tylko za 60 000 000 dolarów, a 1 640 000 000 dolarów zniknęło jak kamfora. No, ślady są w postaci starych rodzin licznych, które z tych pieniędzy zostały założone, ale no tak to wyglądało, więc dla tych wyższego szczebla to były tego typu metody, a dla reszty to były spółki nomenklaturowe. Te spółki nomenklaturowe funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który przez cały czas PRL-u obowiązywał dla potrzeb handlu zagranicznego. Zachodni partnerzy handlowi nie rozumieli, że można z państwem handlować i to państwo do sądu podać, no to im się nie mieściło w głowie. W związku z tym, żeby jakoś im się mieściło w głowie, to centrale handlu zagranicznego miały formę prawną spółek prawa handlowego, co rodziło inne nieporozumienia, bo na przykład była taka spółka, centrala handlu zagranicznego Polimex Cekop, która eksportowała kompletne obiekty przemysłowe i wielu ludzi na zachodzie myślało, że Cekop to jest nazwisko. Mówili, co to jest u was tu komuna, a tu mister Cekop robi takie interesy. No, to takie były. I proszę państwa, spółki nomenklaturowe to był jedna taki systemowy
nurt, jeden systemowy nurt przygotowań do transformacji ustrojowej, żeby dokonać uwłaszczenia nomenklatury, że nomenklatura się uwłaszczyła i dzięki temu zajęła odpowiednią pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. Drugim takim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Wtedy niewieleśmy na ten temat wiedzieli, prawdę mówiąc tyle co nic. Dzisiaj wiadomo trochę więcej, między innymi dzięki dokumentacji z IPN-u, a konkretnie notatkom z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Jacek Kuroń za pośrednictwem tego Jana Lesiaka przekazuje ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną. Oferta polityczna jest taka, jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu zagwarantujemy władzy, środowisku władzy, zachowanie pozycji społecznej bez względu na to, co tam się będzie działo i zachowanie tego, co sobie teraz kradnie. Bezpieczne zachowanie tego, co sobie teraz kradnie. Gdyby Jacek Kuroń taką ofertę złożył, powiedzmy, w 83 roku, no to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, to mógłby najwyżej go zapytać, panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda, i tak dalej. Ale w 86 roku to już była oferta poważna i najlepszym tego dowodem jest to, że została przyjęta za podstawę umowy Okrągłego Stołu. W związku z tym musimy wyjaśnić kwestie terminologiczne. Co to byli ci my, w imieniu których przemawiał Jacek Kuroń, co to była ta ekstrema, którą trzeba było wyeliminować i dlaczego trzeba było to zrobić. Nie jest żadną tajemnicą, że my, w imieniu których Jacek Kuroń przemawiał, to była lewica laicka. Ten termin lewica laicka pojawia się pod koniec lat 70. w takiej książce Adama Michnika Kościół, lewica, dialog. Lewica laicka to byli dawni stalinowcy, którzy w różnych okresach, znaczy po 56 roku, pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce, bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. To była właśnie ekstrema. Ekstremę tworzyli ludzie i środowiska nawiązujące swoje działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania, dlatego że ekstrema jeszcze w latach 70. doskonale pamiętała, jak lewica laicka ją mordowała w latach 40. i 50. i prześladowała na wszelkie możliwe sposoby. W związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to był jeden z powodów, dla których lewica laicka chciała ekstremę wymiksować. Ale to nie był powód jedyny, bo inne powody miały nawet większy ciężar gatunkowy. Drugi powód można wydestylować z publicystyki politycznej Adama Michnika z lat 80. Michnik nigdy w ten sposób nie napisał, jak ja za chwilę powiem, bo to ja już podaję Państwu gotowy destylat. Otóż pewien typ rozumowania. Walczymy z komunizmem. Dlaczego? Bo komunizm jest zły. A dlaczego komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To akurat prawda. Komunizm rzeczywiście taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie. Bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności. To jest złe. Ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi te nikczemne też. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. No i dopóki komuna tłumi wszystkie spontaniczne formy, no to tłumi również te demony, one są tam na uwięzi, no i w porządku. Ale przecież my z komuną walczymy, balada dzień wygramy i co wtedy? No wtedy nikt już niczego tłumić nie będzie, w związku z tym te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym razie dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A no jak nie wiadomo jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą jak to się robi. I tak się narodziła idea rozmów Okrągłego Stołu.
I wreszcie trzeci powód. Wywiad wojskowy. No wywiad wojskowy miał wprawdzie pretensje różne do lewicy laickiej, że się zbisurmaniła. Ale chociaż się zbisurmaniła, no to serce mieli prawidłowo, jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? Ani po lewej, ani po prawej. W ogóle serca nie miała. No to, to o czym z nimi rozmawiać? Z nimi się nic nie da ustalić. Żadnego porozumienia z nimi zawrzeć nie można. Można je ją tylko wymiksować. No i to był ten trzeci powód. I proszę Państwa, obydwa te systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej udały się w 100%. Udały się w 100%. Nastąpiło uwłaszczenie nomenklatury, które trwało zresztą jeszcze po tej transformacji, po oficjalnym ogłoszeniu transformacji ustrojowej. No a selekcja kadrowa została przeprowadzona też pomyślnie. Jak pamiętamy, o ile pierwsza Solidarność powstawała jak od dołu do góry, to druga już odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą. Ale oprócz tych nurtów systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się nurt trzeci, też bardzo ważny, przygotowań prywatnych. Bezpieczniacy są ludźmi zdemoralizowanymi, ale to są ludzie inteligentni i spostrzegawczy. Otóż, kiedy się już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało, że przygotowania się rozpoczęły do ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, to ci bezpieczniacy, prawdopodobnie wszyscy, ja ich cenię, że tak powiem, za spostrzegawczość, postawili sobie pytanie, no dobrze, Sowiety się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową, kiedy już Sowietów nie będzie, a tu nieubłagany palec wskaże na mnie, powie, to on wszystkiemu winien, na powrót dziada, prawda? Kto mnie obroni? Kto za mną stanie? A ponieważ to są ludzie spostrzegawczy, inteligentni, to domyślili się bardzo szybko, że jak Sowieci się wycofają, to prędzej czy później, i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się zawczasu przewerbować do przyszłych sojuszników i oni jako swojemu agentowi nie dadzą mi zrobić krzywdy. I żeby nie być gołosłownym, to podam przykład takiej metamorfozy. Pan Edward Mazur, który jeszcze do niedawna był podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papały, mimo że do prokuratury w Łodzi zgłaszali się złodzieje samochodów i tam jeden przez drugiego się przyznawali, że to oni tego Papałę zabili, to aż prokurator musiał ich mitygować. No panowie, nie wszyscy naraz, tu po kolei się przyznawać, prawda? To tego pana Mazura trzymali w rezerwie jako podejrzanego o sprawstwo kierownicze. On zresztą teraz został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, tak jakby się wykąpał w hyzopie. No i cóż pan Edward Mazur? Otóż on był za komuny funkcjonariuszem kontrrazwiedki wojskowej. Ale w 1987 roku, co prawie że wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, bo Polska wystąpiła jego wydanie, Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. W związku z tym, ponieważ ważyły się losy pana Mazura, jego adwokat wystąpił z wnioskiem o przesłuchanie agenta FBI, tego, który go zwerbował. Ale prokurator się poderwał natychmiast i zaoponował przeciwko temu wnioskowi. Sędzia się przychylił, oddalił wniosek, bo przez tajemnica państwowa by została zdradzona. W związku z tym nastąpiła wyrok odmawiający ekstradycji i w uzasadnieniu sędzia podał, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był, tylko że wymogi niezawisłości sędziowskiej są i u nas, i tam podobne. W związku z tym nie można było tutaj prawdy powiedzieć, tylko tak. Czy pan Mazur był wyjątkiem?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to była sytuacja typowa. No nie w tym sensie, że wszyscy przeskoczyli do FBI jednym susem, bo jedni do FBI, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, inni zostali przy GRU tak jak byli, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie Polska została spenetrowana na wylot i 3 metry w głąb ziemi przez państwa poważne i to by nie było jeszcze może najgorsze. Najgorsze jest to, że te powiązania, te zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii i takim spektakularnym dowodem na to, a jeśli nawet nie dowodem, to poszlaką wskazującą na tę reprodukcję jest konferencja naukowa, międzynarodowa konferencja naukowa, jaka się odbyła 18 czerwca tego roku w Warszawie. Międzynarodowa konferencja naukowa Mosty. Otóż pretekstem do tej konferencji były wspominki. Jak to 25 lat temu pierwszy transport Żydów rosyjskich przez Warszawę został przekazany do Izraela. Nawiasem mówiąc, w tym celu została utworzona jednostka GRON. Potem nie wiadomo było, co z nią zrobić, więc już została tam generał Petelicki i tak dalej. I w tej ta konferencja była międzynarodowa, bo uczestniczyli w niej również ubecy z Izraela. I wspominki były tylko pretekstem, bo tak naprawdę chodziło o przypomnienie stronie amerykańskiej zasług bezpieczniaków. Proszę, jacy my jesteśmy fajni. W związku z tym my i teraz możemy wam służyć. Ubecy starej i nowej generacji zaoferowali swoje usługi burgrabiowskie stronie amerykańskiej w związku z gwałtowną reaktywacją stronnictwa amerykańsko-żydowskiego w Polsce. I obawiam się, że ta oferta została przyjęta. Została przyjęta z dwóch powodów. Po pierwsze, że dlaczego nie? Tym bardziej, że rekomendacja była ze strony ubeków izraelskich, a takiej rekomendacji w Stanach Zjednoczonych, no nie każdy może zlekceważyć taką rekomendację. A to po pierwsze, a po drugie, to tylko idiota stawia wszystko na jedną kartę, to znaczy na jedną partię. A jak postawi na jedną partię, to co zrobi, jak mu ta partia zacznie brykać? A jak nie postawi na jedną, to sobie, o, tu mam jeszcze drugą. Wcale nie muszę się tylko z wami przyjaźnić, mogę się przyjaźnić i z tamtymi. Ubecy wszystko dla mnie zrobią. I to prawda, że zrobią. To prawda, że zrobią, bo oni gotowi są wysługiwać się każdemu w zamian za obietnicę możliwości dalszego pasożytowania na mniej wartościowym narodzie tubylczym. Oni niczego innego za sowieckich czasów nie robili i teraz też niczego innego nie robią, tylko to. Proszę Państwa, to był ten trzeci nurt przygotowań do transformacji ustrojowej. W rezultacie wywiad wojskowy, który był absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej i ten jeszcze taki epizod z początku transformacji ustrojowej, jak Państwo pamiętacie, Służba Bezpieczeństwa została poddana weryfikacji. W wyniku której część tam funkcjonariuszy zostało wydalonych ze służby, utworzyli zaraz struktury przestępczości zorganizowanej, a wywiad wojskowy przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym, przez nikogo nie niepokojony. No a kto go by miał niepokoić, kiedy to on przygotował tę transformację ustrojową, przeprowadził i nadzoruje ją, jej prawidłowy przebieg aż do dnia dzisiejszego. Na co wskazuje chociażby przypadek pana Falenty, która z trzema bezpieczniackimi watahami kolaborował i ciekawe, że jedna o drugiej nie wiedziała. Duża sztuka. Charakterystycznie jest, że nie współpracował z żadną wojskową watahą, tylko z cywilnymi. Uważam, że było odwrotnie, ale mniejsza z tym. Proszę Państwa, wywiad wojskowy jest strukturą nieliczną. To jest kilkaset osób w państwie, więc towarzysz Stalin przenikliwie zauważył, że kadry decydują o wszystkim, ale jak decydować o wszystkim mają te kadry, jak one są szczupłe.
Gdyby wywiad wojskowy chciał ręcznie sterować przynajmniej wszystkimi segmentami państwa, już nie mówiąc o wszystkich segmentach życia publicznego, to mogłoby się to okazać zadaniem niewykonalnym. Ale kiedy dysponuje pewnym narzędziem, to może się pokusić nie tylko o ręczne sterowanie wszystkimi segmentami państwa, ale wszystkimi segmentami życia publicznego. Tym narzędziem jest agentura. Gdzie ta agentura ma być lokowana? No, z całym szacunkiem, ale nie w środowisku gospodyń domowych. Bo gospodyni domowa, no co może, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, tylko że mało przydatne. Natomiast dlatego agenturę trzeba lokować w takich miejscach, gdzie się podejmuje decyzje, gdzie się prawo ustanawia, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, komu nie zrywamy, prawda, gdzie się wydaje wyroki, gdzie się produkuje masowe nastroje, wytwarza w mediach i tak dalej, w środowiskach opiniotwórczych. No jak tam uplasujemy agenturę, to możemy śmiało kontrolować, znaczy ręcznie sterować wszystkimi segmentami państwa. I Sławomir Cęckiewicz w książce Długie ramię Moskwy podaje informację, że w 90 roku wywiad wojskowy dysponował agenturą w liczbie 2,5 tysiąca. Czy to było ostatnie słowo, czy skromne początki? Moim zdaniem skromne początki i dzisiaj tę liczbę możemy śmiało pomnożyć przez 10 bez obawy żadnej przesady. I rzeczywiście przy pomocy takiego narzędzia można ręcznie sterować wszystkimi segmentami życia publicznego. I proszę Państwa, dlatego właśnie podjęta 4 czerwca 1992 roku próba ujawnienia agentury w strukturach państwa się nie udała. Bo to byłaby prawdziwa antykomunistyczna kontrrewolucja. To narzędzie okupacji kraju zostałoby wywiadowi wojskowemu wydarte z ręki. No i się nie udało. I konsekwencje tego trwają do dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, bo to jest, mówiłem o narzędziu okupacji kraju. Kraj może być okupowany nie tylko przez jakąś obcą potencję, ale może być okupowany przez własnych bezpieczniaków, przez soldateskę, przez bezpiekę. I tak właśnie jest. Żeby była jasność, ja nie jestem ultrasem demokracji. Zresztą widzimy, że demokracja w konfrontacji z plutokracją przegrywa w ogóle z kretesem. To widać, że to tylko jest takie makagigi dla naiwniaków. W związku z tym ja nie mam pretensji do bezpieczniaków, że rządzą państwem. Mam pretensje do nich, że rządzą źle. A takim największym grzechem śmiertelnym to jest ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i jego grono osób zaufanych ekonomiczny model państwa, który nazywam kapitalizmem kompradorskim. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie tego przymiotnika kompradorski. Otóż marksiści, leniniści dzisiaj na wymarciu albo jeszcze w awangardzie przyszłej tak nazywali tubylców w koloniach, którzy w zamian za wzorową kolaborację z administracją kolonialną byli obdarzani przywilejami natury gospodarczej, dzięki którym tworzyli taką niewielką enklawę bogatych tubylców przez marksistów, leninistów z przekąsem nazywaną burżuazją kompradorską. Więc kapitalizm kompradorski. Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy się ryzyka nie boi, czy ma szczęście. Jak ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z PRL-owskim rodowodem. I taką ilustracją tego jest znany w Polsce przypadek pana Romana Kluski.
Pan Roman Kluska, przedsiębiorca, przeborował sobie dostęp do rynku, odniósł sukces, bo przedsiębiorstwo Optimus było bardzo dobrze notowane i wtedy okazało się, że on jest intruzem. I co się stało? Ano został natychmiast z rynku wyciśnięty przez aparat państwa, nie przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie obowiązujące prawa, co wyszło na jaw w ciągu następnych 10 lat. Bo tyle lat trwało wyjaśnianie całej sprawy. Dzisiaj pan Kluska cieszy się, że żywy, zdrowy, już nie chce żadnych sukcesów nigdzie odnosić. Raz, jedno doświadczenie mu wystarczy, prawda? Jakieś sery tam robi na Podkarpaciu z owczego mleka, to już nikomu nie wadzi. Żyje sobie, prawda, dopóki nie umarł. No i to pokazuje, z jaką bezwzględnością ten system działa. Proszę, bocznym skutkiem kapitalizmu kompradorskiego jest to, że wszyscy, którzy do sitwy nie należą, muszą zostać wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, tymi strategicznymi sektorami. Gdzieś sobie na margines, tam może sobie dłubać, tam, no bo każdy z czegoś musi żyć. W rezultacie tego wyrzucenia, a większość społeczeństwa do sitwy nie należy przecież, w rezultacie tego wyrzucenia na margines, narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno dla interesu narodowego, jak i dla interesu państwowego. Dla interesu narodowego. No, naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek może, z wyjątkiem ludzi o skłonnościach samobójczych, zgodzi się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci o skłonnościach samobójczych zostaną odratowani, to zmieniają poglądy, a jednak lepiej jest być, prawda? Jednak lepiej jest być, ale żeby być, znaczy żeby naród się rozwijał, musi być pewne minimum warunków ekonomicznych, bo jeżeli warunki ekonomiczne schodzą poniżej tego minimum, to naród się zaczyna zwijać i nasz naród już ładnych parę lat temu wkroczył na szybką ścieżkę zwijania się. Wprawdzie, jeśli nie liczyć emigracji, nie brać pod uwagę emigracji, o której za chwilę, to liczba Polaków nie zmieniła się zasadniczo, oscyluje wokół 38 milionów, ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji już ładnych parę lat temu spadł poniżej 10% i nadal spada. To znaczy, że nasz naród zaczął się zwijać i ta dynamika zwijania się przyspiesza. To może trwać i 100 lat, ale już się zaczęło. I taka jest konsekwencja tego kapitalizmu kompradorskiego dla interesu narodowego. No i dla interesu państwowego. Proszę państwa, nie jest żadną tajemnicą, że państwo nasze nie jest w stanie stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele. To się musi źle skończyć. To się musi źle skończyć, zwłaszcza w sytuacji płynności politycznej, jaka się wytworzyła w środkowej Europie. Warto przypomnieć takie spostrzeżenie pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitz. Otóż on powiada tak, sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo on swoją słabością zachęcił napastnika. Tak rozumują pruscy teoretycy wojny, więc trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Proszę państwa, społeczeństwo nasze reaguje na kapitalizm kompradorski na trzy sposoby. Pierwsza grupa, widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt, gdzieś tam na margines, emigruje. I to już 3 miliony tak zrobiło. To są młodzi ludzie, zrzutcy, przedsiębiorczy, bo to, żeby wpaść na taki pomysł, to trzeba mieć tęgi nabój energii w sobie i dają sobie tam radę w krajach swojego osiedlenia, bo odsetek ludzi zdeklasowanych takich jest bardzo niewielki. To akurat wiem, bo tam jeżdżę, teraz też w przyszłym tygodniu się wybieram do Sheffield Leeds, więc wiem, co mówię. No, druga grupa nie emigruje, bo nie może, bo nie chce, ale prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę.
Oni nie są ludzie wylewni, więc oni się nie chwalą, w jaki sposób tę wojnę prowadzą, ale my wiemy, że ta wojna trwa, a wiemy to z takiej informacji, którą co roku podaje Główny Urząd Statystyczny, że mianowicie około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co jest w Polsce wytworzone i sprzedane, powstaje w szarej strefie, czyli w konspiracji przed władzą publiczną. Jeśli ten szacunek nie jest zaniżony, to co najmniej połowa ludzi musi brać w tym udział, w tej konspiracji. To jest większa konspiracja niż w czasie wojny. No i dzięki temu nasza gospodarka jako tako funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Kolejne rządy się odgrażają, że zlikwidują szarą strefę. Wtedy gdyby się komuś tak udało, to wtedy prawdopodobnie wystąpiłyby takie skutki jak przy strajku włoskim, kiedy to pracownicy nie przerywają pracy, przeciwnie, pracują bardzo dokładnie, przestrzegają wszystkich przepisów i procedur. Ale rezultat strajku włoskiego jest zawsze taki sam jak strajku zwyczajnego, kiedy pracownicy nie przestają pracować. Przedsiębiorstwo staje. To musimy zadać sobie pytanie, to w takim razie po co są te wszystkie przepisy i procedury, skoro ich przestrzeganie daje taki efekt w postaci paraliżu? No na pewno nie dla sprawnego działania, tylko dla tego, żeby ustanowić czyjąś władzę, umocnić jakąś hierarchię, to nie ma nic wspólnego ze sprawnym działaniem. I gdyby któremuś rządowi udało się zlikwidować szarą strefę, to gospodarka prawdopodobnie by nie ustała, bo ciśnienie potrzeb życiowych jest ogromne. Pamiętamy z historii najnowszej, że w generalnym gubernatorstwie w czasie okupacji za nielegalny ubój groziła kara śmierci. A przecież kto był na wolności, to rąbankę jadł, prawda? Nawet ci źli naziści z tego korzystali. Ciśnienie potrzeb życiowych jest ogromne, ale jeśli nawet gospodarka by nie ustała, to ekonomiczne fundamenty egzystencji narodu mogłyby zostać wstrząśnięte, nadwątlone. Dlatego to mówię, żebyśmy sobie uświadomili, dzięki czemu nasza gospodarka jako taka funkcjonuje. Dzięki tym dzielnym ludziom, którzy często z dużym ryzykiem osobistym omijają złe prawo, bo na tym polega szara strefa. Szara strefa nie polega na tym, żeby okradać bliźniego swego, tylko żeby omijać złe prawo. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi z nikim żadnej wojny, tylko widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt, coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. Domaga się, żeby rząd wziął ich na swoje utrzymanie. Kolejne rządy odpowiadają, że proszę bardzo, że bardzo chętnie. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd, mówiąc, że weźmie tych ludzi na swoje utrzymanie, używa skrótu myślowego. Bo tak naprawdę to może zrobić jedno. Może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom i to właśnie robi. I podatki, mimo że wysokie, już dawno przestały na to wystarczać i obecnie lamentujemy, tak współczujemy Grecji, że dług grecki 320 miliardów euro wynosi. Najłagodniejszy szacunek polskiego długu publicznego to jest mniej więcej to samo, a mniej łagodny, ale zbliżony do prawdy, to jest ponad 800 miliardów euro, a więc całkiem znacznie więcej niż dług grecki. Proszę Państwa, pan minister Rostowski trzykrotnie zmieniał sposób liczenia długu publicznego, więc tak dokładnie nie wiemy, jaka jest jego wysokość. Szacunki się wahają od biliona 100 miliardów do 3 bilionów, tam 400 miliardów. Ta druga wielkość jest zbliżona do prawdy bardziej moim zdaniem. Natomiast znamy koszty obsługi długu publicznego. To akurat, bo to musi być w ustawie budżetowej, więc jaka tutaj jest dynamika, jakie tu są wielkości i dynamika. W 2012 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy, w roku 2013 50 miliardów złotych,
w roku 2014 spadły do 36, bo rząd przejął z otwartych funduszy emerytalnych 130 miliardów złotych, ale tych pieniędzy już nie ma, więc pod koniec roku bieżącego prawdopodobnie wrócimy do poprzedniej dynamiki. Czy to dużo, czy mało? No, porównajmy to z kosztami 10-letniego programu modernizacji sił zbrojnych. 140 miliardów złotych, czyli 14 miliardów złotych średniorocznie. A tu 50 miliardów złotych roczny koszt obsługi długu publicznego. To są takie proporcje. I tu już wkraczamy w polityczny aspekt sprawy, bo podzielmy te 50 miliardów złotych przez liczbę obywateli rzeczywiście mieszkających w Polsce. Chyba 35 milionów. Przypada 1500 złotych na osobę rocznie. Czyli pięcioosobowa typowa rodzina musi tylko na obsługę długu publicznego wyłożyć 7500 złotych rocznie. To wyjaśnia przyczyny, dla której tylu ludzi w Polsce nie jest w stanie odczuć pozytywnych efektów wzrostu gospodarczego, nawet gdyby był większy niż zachwala pan minister Szczurek, bo pan minister Szczurek mówi, że 2,5%, no bardzo się z tego cieszymy, chociaż wiemy, że błąd statystyczny wynosi 3%, więc tak naprawdę to nie jesteśmy pewni, czy on tam jest, czy nie ma, ale powiedzmy, że jest. Nawet gdyby był dwukrotnie większy, to ci ludzie nie odczuliby tego, bo nie mogą tego nawet przez chwilę potrzymać w ręce, muszą to natychmiast oddać lichwiarskiej międzynarodówce. Otóż widzimy, że kolejne rządy podtrzymują iluzję płynności finansowej państwa za cenę wpychania obywateli w niewolniczą formę zależności od lichwiarskiej międzynarodówki, czyli plutokracji. Dlatego demokracja z plutokracją przegrywa i to w spektakularny sposób na naszych oczach. Proszę państwa, i tu już jest aspekt polityczny, bo niewolnik nie może być suwerenny. Suwerenny niewolnik to jak żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. W związku z tym ten proces się pogłębia. My jesteśmy coraz głębiej wpychani w tę niewolniczą formę zależności. No to tak jak Grecja. Grecja pożyczy teraz 86 miliardów euro. Po co? Ano żeby spłacić te pieniądze, które wcześniej pożyczyła, żeby spłacić poprzednie i tak dalej, coraz więcej będzie musiała spłacać i coraz więcej, końca temu nie ma. To jest ta niewolnicza forma zależności, w którą my też jesteśmy coraz głębiej wpychani. Jaki z tego wniosek płynie? No trzeba by jak najszybciej zlikwidować kapitalizm kompradorski i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem. Problem polega na tym, że no to trzeba by zrobić na interes narodowy, państwowy. Technicznie jest to możliwe, bo to wymaga tylko zmiany prawa, natomiast politycznie jest to bardzo trudne, być może nawet niemożliwe, bo zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, potwierdzoną przez byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju w podsłuchanej rozmowie, ta bezpieczniackie watachy sprawują rzeczywistą władzę, a one są beneficjentami tego kapitalizmu kompradorskiego. Więc jesteśmy w bardzo przykrym położeniu, wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe. Stoimy wobec rozpaczliwej alternatywy, albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No, pozabijać to oni się szykują nas, na co wskazywałoby podpisanie przez pana prezydenta Komorowskiego 24 czerwca 2014 roku ustawy o bratniej pomocy, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Widać, że liczą się z możliwością, że nie będą samodzielnie w stanie tutaj nas sobie podporządkować, więc liczą na pomoc bratnią. Przekonać ich. No, to jest też bardzo trudne, no bo oni są beneficjentami tego systemu, więc trudno, żeby działali wbrew własnemu interesowi, ale jest światełko w tunelu. W Hitlerjugend mawiano, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Oczywiście, jeśli cię nie zabije.
to jest bardzo ryzykowna metoda, niemniej jednak jest jakaś, jakieś światełko w tunelu, musimy się chwytać brzytwy nawet. Proszę Państwa, bezpieczniaków mogłaby przekonać jedna rzecz, na co wskazuje przykład węgierski. Perspektywa utraty korzyści z okupacji kraju. To by mogło ich przekonać do zmiany postępowania. I coraz bardziej ta perspektywa się staje realna. Dlaczego? A no jak mówiłem, 3 miliony młodych ludzi już wyjechało z Polski. Innych parę milionów, inni się rozglądają, zastanawiają, a jeszcze inni chcą się tu buntować, zaczynają podskakiwać. To jest pewne ryzyko dla bezpieczniackich watach, dlatego że to jest młode pokolenie, które nie ma jeszcze żadnego doświadczenia z przemocą. Jeszcze się przemoc im nie przejechała po nich. I oni nie wiedzą jeszcze, jak to jest. W związku z tym jeszcze się niczego nie boją. Jeszcze się niczego nie boją. Opanowanie ich może być trudne, skąd bratnia pomoc i tak dalej. Proszę Państwa, bezpieczniacy dużo mogą. No, kontrolują kluczowe segmenty życia publicznego, ręcznie nimi sterują, ale oni też nie są wszechmogący. Oni też nie są wszechmogący. Oni się muszą liczyć z realiami. Takimi, że w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno. Z tym się też muszą liczyć. Otóż, kiedy mogą odnosić korzyści z okupacji kraju? Wtedy, kiedy ktoś na terenie tego kraju wytwarza bogactwo. No, a kto będzie wytwarzał bogactwo, jeżeli zbuntowanych powystrzelają, a reszta wyjedzie? Czy zostaną sami emeryci? Z nich bogactwa się nie da wycisnąć. No można jeszcze ich okraść, ale to jest jednorazowy akt i potem już koniec. Potem już koniec, potem już nie ma. Więc albo uświadomią sobie to, albo sobie to uświadomią i pozwolą na odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego, bo to jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić. Jeżeli tego się nie uda nam zrobić, to nic nam się nie uda. To nic nam się nie uda. W jaki sposób to zrobić? Odblokować narodowy potencjał ekonomiczny? Na szczęście nie musimy tutaj teoretyzować, bo już raz się to zrobiło. W 1989 roku zostało to zrobione. Narodowy potencjał ekonomiczny został odblokowany ustawą o działalności gospodarczej. Ona też była autorstwa Mieczysława Wilczka. Ona też była podjęta z niskich pobudek, to znaczy z niskich pobudek. No, dlaczego? Co się stało? Otóż za komuny nomenklatura była zainteresowana w utrzymywaniu drobiazgowej kontroli każdej działalności gospodarczej, bo z tego ciągnęła zyski. Ale kiedy się uwłaszczyła, to już nie była zainteresowana, żeby nad sobą mieć jakichś nadzorców, którzy by ich doili. W związku z tym trzeba było ten nadzór zlikwidować. I Mieczysław Wilczek to zrobił, a ponieważ nie można było zapisać w ustawie, że tylko dla nomenklatury, to pozwolił wszystkim. I widzieliśmy, jak został odblokowany narodowy potencjał ekonomiczny. Widzieliśmy. Cała Polska to widziała. I proszę Państwa, jaka jest historia, jakie dalsze losy tej ustawy? Tylko nomenklatura się zorientowała, że pozwolenie wszystkim rodzi dla nich straszliwe ryzyko, że ci ludzie, którzy za komuny dawali sobie radę, to przecież oni z nimi na wolnym rynku wygrają w cuglach.
odbiorą im wszystko w ciągu kilku lat, wyslamują ich z tego, co sobie ukradli. No, bardzo pouczającym przykładem jest Ireneusz Sekuła, no jamochłon finansowy, prawda? Ale przecież musiał 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. Więc to ilustruje, jakie tu niebezpieczeństwo. W związku z tym historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannego nowelizowania. W ciągu 11 lat ta ustawa została 62 razy znowelizowana. 62 razy w ciągu 11 lat. Pokazuje, jak i każda nowelizacja polegała na tym, żeby dopisywać kolejne ograniczenia. Bo również w interesie tej opozycji solidarnościowej, która się dorwała do zewnętrznych zmian władzy, to też to leżało, bo ta, z tego ona żyła. Na czym polega, znaczy ustanowienie urzędu? Po co się urząd ustanawia? Żeby pilnował jakiegoś nakazu albo jakiegoś zakazu. I z tego pilnowania ma się utrzymać, ma żyć. Ale jeżeli się mnożą w życiu nakazy albo zakazy, to znaczy, że zakres wolności gospodarczej przede wszystkim się gwałtownie kurczy. No i się gwałtownie skurczył. I ten narodowy potencjał ekonomiczny trzeba odblokować. I z tego punktu widzenia możemy ocenić przygotowania do kampanii wyborczej. Proszę Państwa, nawet niedawno napisałem taki fejeton w najwyższym czasie o frumentacjach. W starożytnym Rzymie rozpoczęło się rozdawnictwo zboża, żywności dla ludu rzymskiego, żeby tam łatwiej było go przekupić. I on tam wtedy, ta władza się utrzymała, konsulowie, później cesarze i tak dalej. I tutaj jest to samo. Nic się od tamtych czasów nie zmieniło, bo zwycięska partia polityczna musi wynagrodzić swoje polityczne zaplecze. Przecież nie prezes z własnej kieszeni to zrobi, tylko wynagrodzenie polega na tym, że się im umożliwia dojenie Rzeczypospolitej. No to trzeba utrzymać ten cały system dojenia. I właśnie to jest ta blokada narodowego potencjału ekonomicznego. Więc na czym polega antysystemowość? Na tym, żeby zlikwidować system dojenia. I dlatego to jest takie trudne. Dlatego cała klasa próżniacza takiemu programowi się sprzeciwi. No ale trzeba próbować. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jaki scenariusz przewidzieli organizatorzy, czy... Proszę. Myślę, że... O, idzie Paweł. Najważniejsza osoba tutaj opowie. A co mam powiedzieć? Na czym będzie przebiegało dalej? Przewidziane są teraz dyskusja, czy... Przewidziana jest dyskusja, jak najbardziej. Nie wiem, czy z mikrofonem, czy bez. Panie Krzysztofie, jak pan... Okej, okay. To po prostu głośno mówić, jak będą pytania. Ja będę wskazywał, o. Trzeba głośno mówić. Rączki do góry. Proszę. Panie Stanisławie, chciałem przede wszystkim podziękować panu za te felietony, za zwięzłość, jasność przekazu. Staram się je czytać na głos moim dorastającym córkom, aby w pełni im uświadomić, w jakim nieszczęśliwym kraju póki nie zwyciężymy, mają... No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przeczytam imię na głos. Ostatnie właśnie frumentacje przeczytałem. Słuchały z wielkim zainteresowaniem. Dziękuję bardzo. Niektórzy ludzie uważają, że to jest tylko też ilustracja takiej utrzymującej się wiary w siłę sprawczą zaklęć. Niektórzy ludzie uważają, nawet mi to zarzucają w korespondencji, że ponieważ używam określenia nasz nieszczęśliwy kraj, to jest przyczyna emigracji tylu młodych ludzi. Gdybym ja takiego określenia nie używał, to... Może jednak do mikrofonu, bo tutaj nie słychać.
Ja będę powtarzał. No nie dokładnie słowo w słowo. Pytanie o referendum. Ono zostało tak zwołane, żeby tak naprawdę sporo zmienić, ale wszystko pozostało po staremu, tak? No bo pierwsze pytanie o JOW-y niekonstytucyjne, trzeba zmienić konstytucję, więc i tak się musi Sejm w tej sprawie wypowiedzieć. Drugie pytanie dotyczy systemu podatkowego. Właściwie też nie wiadomo, co oznacza odpowiedź tak, co oznacza odpowiedź nie. W przypadku, gdyby taka była, jak mają środowiska wolnościowe, tak jak my, antysystemowe, zachować, czy mają popierać to referendum, jeśli tak, do czego nawoływać? Jak mamy się zachować, żeby odnieść jakiś sukces właśnie 6 września? Proszę Państwa, no wydaje mi się, że wszystko, co może zachwiać, że tak powiem, fundamentami systemu, to jest, może warto to popierać. Ja nie przywiązuję wielkiej wagi do praktycznych skutków referendum, dlatego że Grecja pokazała, że co to znaczy, że to nic nie znaczy. Dodatkowym jeszcze elementem jest to, że z tych pytań rzeczywiście, tak jak pan zauważył, nic nie wynika. Bo powiedzmy, że większość opowie się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. No ale przecież nie ma żadnego ustawowego rozwiązania. Jest tylko pomysł, który w szczegółach może okazać się zupełnie jałowy. Na przykład, jeżeli zostanie utrzymany monopol partii politycznych na wysuwanie kandydatów, to wszystko jedno, czy będą jednomandatowe okręgi, czy wielomandatowe, to nic się nie zmieni. Nawiasem mówiąc, ja byłem w 92 roku, opracowałem projekt ordynacji wyborczej oparty na jednomandatowych okręgach. Chodziło mi wtedy o to, żeby przeprowadzić dekomunizację bez użycia tego słowa. I w tym celu posłużyłem się rozwiązaniem we francuskiej ordynacji wyborczej, gdzie są jednomandatowe okręgi, ale takim ukrytym celem tej ordynacji, bo to nigdzie nie było zapisane, było blokowanie dostępu do francuskiego parlamentu Frontowi Narodowemu. Na czym polegała ta blokada? Że żeby uzyskać mandat w jednomandatowym okręgu z marszu, trzeba było uzyskać bezwzględną większość głosów w okręgu. To prawie nigdy się nie udawało, bo z uwagi na dużą liczbę kandydatów. W związku z tym w drugiej turze, bo była druga tura, żeby rozstrzygnąć wybory, pojawiała się koalicja wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu, w rezultacie której Front Narodowy, uzyskując 15% głosów w głosowaniu, nie w sondażach, nie wprowadzał ani jednego deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Francuskiego. W 1997 roku zdarzyło się, że jeden kandydat się przedarł przez te wszystkie zapory. Przypadkowo znałem go osobiście, takim nazywał się Jean-Marie Le Chevalier z departamentu VAR w Prowancji. On wydawał taką gazetkę Le Patriot d'Ivoire, mnie on przysyłał, stąd go znałem. No to co się stało? To Sąd Najwyższy unieważnił wybory w tym okręgu. Demokracją nie ma żartów, jak się ma nie dostać, to się nie dostaje. Otóż, jak Państwo widzicie, po co ja to mówię, że przy takich szczegółowych rozwiązaniach można robić różne sztuki, również z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. I przed referendum nikt tych szczegółów po prostu nie zna. Nikt tych szczegółów nie będzie znał. Więc rzeczywiście referendum jest takie, żeby no, było ładniej. Pan prezydent Komorowski zgodził się skwapliwie, spanikowany, a potem już nie wypadało mu ciężko, ale doradcy mu tak doradzili, żeby z tego nie musiało nic konkretnego wynikać.
No już pomijam już to, że to widać na przykładzie greckim, co referendum znaczy, że to, nikt już się tym nie przejmuje. Jak jest rozkaz, żeby przyjąć tam warunki plutokratów, to tam referendum, nie referendum, żeby nie 10 razy. Więc to znaczy, to jest, udział w referendum jest demonstracją polityczną. Tylko taki ma walor. Nic konkretnego z tego nie musi wynikać, bo jak powiadam, o wszystkim mogą przesądzić szczegóły. O wszystkim mogą przesądzić szczegóły. Czy w ogóle, w związku z tym przypisywanie, jakieś wiązanie nadziei, no jest trochę naiwne, ale jak powiadam, demonstrację polityczną zawsze warto zrobić, żeby pokazać nadętym mandarynom politycznej sceny, no, że tutaj realia się zmieniają. Tak naprawdę, co jest istotne? Co jest istotne? Istotna jest zmiana pokoleniowa, moim zdaniem. Która i te wybory prezydenckie to pokazały, która zaczyna, czy to się okaże trwałym skutkiem, to zobaczymy, która zaczyna równoważyć wpływ tajnych służb na polityczną scenę. Zaczyna. Ale zobaczymy, czy to będzie miało trwały skutek. Proszę bardzo. A ja chciałem się zapytać, można? Proszę bardzo. Chciałem się zapytać o taką sprawę, może nie bezpośrednio związaną z pana tutaj prelekcją, o tą możliwość zwiększenia w pewnej perspektywie czasu zwiększenia liczby naszych mieszkańców o 7 milionów z obecnego Izraela. W jakim czasie to może nastąpić? Bo takie głosy padają, że jest przygotowywany, żeby przesiedlić, bo tam ile oni mogą się bronić, otoczeni zewsząd przez ten żywioł arabski. I kiedy to może nastąpić według pana? Nie wiem. Nie wiem. Na razie jest tak, że po podpisaniu porozumienia z Iranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego, władze izraelskie ostentacyjnie demonstrują swoje niezadowolenie. Co z tego wynika, trudno przewidzieć, bo ważne jest, dwie rzeczy są ważne. Na podstawie tego porozumienia Teheran uzyskał zgodę 5 mocarstw na kontynuowanie programu atomowego. Czyli już nie robi tego sam na własną rękę, tam samowolki żadnej, tylko to jest uzgodnione i tak dalej. Dostał w ramach tego pozwolenia na kontynuowanie pozwolenie na 6 tysięcy wirówek. To jest ani dużo, ani mało, no ale tam 6 tysięcy, jak 12 będzie, to też będzie dobrze, prawda, i tak dalej. Jak to się przekłada na sytuację w bezcennym Izraelu? 3 lata temu izraelski minister infrastruktury w niepojętym przypływie szczerości to wyjaśnił. Powiedział tak, nawet nie to, że oni się boją, że Teheran zaraz spuści bombę atomową im na głowę, tylko powiedział tak, że jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja i Egipt. I zakończył to retorycznym pytaniem. I kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? Rzeczywiście, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. Kilka lat temu też ukazał się w prasie niemieckiej taki artykuł pewnego malarza, który zwracał uwagę, że wobec takiego pogarszającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie dobrze by było rozważyć przeniesienie Izraela w jakieś bezpieczniejsze miejsce. I wymieniał 2 lokalizacje, Turyngię i Polskę. Ponieważ nie słyszałem, żeby wobec Turyngii były wysuwane jakieś roszczenia finansowe ze strony żydowskiej, to lokalizacja turyńska jest bardzo mało prawdopodobna w związku z tym. Jeśli chodzi o Polskę, to te roszczenia są wysuwane. Ostatnio 46 kongresmenów amerykańskich rzeczywiście zażądało od Polski jak najszybszego, prawie natychmiastowego zrealizowania tych żądań.
pokazuje to, że jeśli chodzi o Polskę, to ten cel jest bardziej prawdopodobny. A ponieważ w Niemczech malarze czasami dochodzą do dużego znaczenia politycznego, to ja bym takich sugestii nie lekceważył, bo nie wiadomo, co to za malarz jest, prawda? To jest kolejna sprawa. Kiedy to będzie, tego nie wiem. Kiedy to będzie, tego nie wiem, bo premier Netanyahu mi się nie zwierza niestety, ale no, trzeba się z tym liczyć. Tym bardziej, że izraelski prezydent Rivlin, kiedy przyjechał jesienią ubiegłego roku na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich do Warszawy, to w przeddzień przyjazdu udzielił wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej. I powiedział tam między innymi, że on oczywiście jest celem jego przyjazdu, jest uczestnictwo w tej uroczystości, on żadnego protokołu nie będzie tu wywracał, ale doskonale pamięta o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Otóż warto wykorzystać kampanię wyborczą do tego, żeby kandydatów, zwłaszcza tych, którzy są już parlamentarzystami, przepytać na okoliczność obietnic, kto komu jakie w tej sprawie złożył, a tym bardziej jakie umowy podpisał. Bo jeżeli taki kandydat będący parlamentarzystą powiedziałby nam, że on nic na ten temat nie wie, to znaczy, że to jest cymbał, którego nie ma potrzeby wybierać do Sejmu, bo jakbyśmy osła spytali o to samo, to on też by nic nie wiedział, więc no, to nie ma żadnej różnicy pod tym względem. Jeżeli natomiast by wiedział i nic w tej sprawie nie zrobił, bo proszę zwrócić uwagę, między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską panuje, jakby się wydawać mogło, nieprzejednana wrogość. A przecież mimo, że prawie rok mija od wizyty izraelskiego prezydenta, nie było ani jednej interpelacji złożonej ministrowi spraw zagranicznych w tej sprawie. A przecież można było go skonfundować, zapytać, no, który to podpisał, jakie umowy, jakie obietnice, kto komu złożył, chodź no tu powiedz, cymbale jeden z drugim, prawda? Nikt, ani słowa, ani słowa. To pokazuje, że wokół pewnych spraw jest tutaj porozumienie ponad podziałami. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej, prawda? I to trzeba na to zwrócić uwagę. I jeżeli państwo konkurujecie, że tak powiem, na politycznej scenie, to ja na waszym miejscu natychmiast zrobił z tego użytek. Natychmiast zrobił z tego użytek. Takie rzeczy właśnie warto punktować. Tym bardziej, że jest to obiektywny interes państwa i obiektywny interes narodu. Żeby to sobie uświadomić, to wystarczy zastanowić się przez chwilę. Te roszczenia żydowskie są szacowane. To niedawno potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewarwajs, w rozmowie z Grzegorzem Braunem. Wykazał się nieustępliwością taką w tej sprawie i to jest typowe dla tego środowiska. Wystarczy sobie uświadomić, jakie konsekwencje dla narodu polskiego i dla państwa polskiego i dla Polski miałaby realizacja tych roszczeń. One są szacowane na 60, może nawet 65 miliardów dolarów. Środowisko, które na terenie Polski dysponowały majątkiem tego rzędu, miałoby niewątpliwie dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by po prostu była szlachta. Więc realizacja tych roszczeń oznacza, że naród polski w swoim kraju nieszczęśliwym zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej kategorii i zostałby poddany bezwzględnej eksploatacji ekonomicznej. No to jest obiektywny interes narodu i państwa. I dlatego jak byłem w Ameryce, to apelowałem do Polonii Kanadyjskiej, bo akurat tak się złożyło, że kiedy byłem w Ottawie, to parlamentarzyści kanadyjscy wystąpili pod adresem Polski z żądaniem, na szczęście nie wszyscy, no ale jednak wystąpili.
żądaniem natychmiastowej realizacji tych roszczeń. A teraz kongresmeni amerykańscy. Też nie wszyscy, ale jednak 46 się podpisało. Najwyższy czas publikuje ich listę. Proszę Państwa, no i dlatego apelowałem do Polonii Kanadyjskiej i Amerykańskiej, żeby się politycznie zaktywizowali, wznieśli się przynajmniej w tej jednej sprawie ponad podziały, które są, nie ma co ich zamazywać i one będą, ale przynajmniej w tej jednej sprawie, która jest, jak powtarzam, obiektywnym interesem narodowym i państwowym, bez względu na to, kto jest prezydentem, kto, jaka partia rządzi, to jest obiektywny interes narodowy, żeby się wznieśli ponad podziałami, ponad podziały i zaczęli przekonywać polityków amerykańskich, nie w Polski, że od tej pory głosów polskich już nie będą dostawali za darmo, tak jak nie dostają za darmo głosów żydowskich. W Nowym Jorku pyta jeden pan na spotkaniu, no dobrze, ale jak to zrobić? Ja mówię, no w przyszłym roku jest rok wyborczy, mamy rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie wiadomo, kto dostanie nominację Partii Demokratycznej na wybory prezydenckie. Ubiegać się będzie hilarzyca Clintonowa, prawda? A z tych to ten Jeb Bush, prawdopodobnie z Partii Republikańskiej. Zobaczymy. Ale pani Hillaria Clintonowa na stanowisku sekretarza stanu dała się poznać od najgorszej strony z naszego punktu widzenia, że traktuje Polskę już wyłącznie jako skarbonkę dla żydowskich organizacji. No więc jeżeli by dostała jakiekolwiek polskie głosy, to rzeczywiście chyba nie zasługujemy na lepszy los. I dobrze by było, gdyby przynajmniej, mówię, w tej sprawie jednej, i to nawet się zgadza z tym, co mówi pan Frank Spula, przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej, mówi, Polska jest wolna, Polska jest tam demokratyczna i tak dalej, my się w polskie sprawy nie będziemy wtrącać. Dobrze, nie wtrącajcie się w polskie sprawy, wtrąćcie się w sprawy amerykańskie. Lobby polskie powinno się tam pojawić, polityczne, które by przekonało kierownictwo Partii Demokratycznej, że jak Hilarzyca dostanie nominację, to może jej zabraknąć parę milionów głosów. I to i tak trzeba. To nie jest uchybienie lojalności obywatelskiej wobec Stanów Zjednoczonych. Nie. Żydom nikt takiego zarzutu nie stawia, a oni właśnie to robią. Nikt im takiego zarzutu nie ośmieli się postawić, bo zresztą niesłuszny by był. Niesłuszny by był. I dlatego w tej sprawie uważam, że tutaj nigdy nie dość czujności. Nigdy nie dość czujności. I proszę zwrócić uwagę, że nikt się na ten temat nie wypowiada. Że wokół tej sprawy panuje jakaś zmowa milczenia. Tymczasem, no, mamy do czynienia z konkretnym wydarzeniem. 46 kongresmenów. Musimy to ocenić. Moim zdaniem jest to akt wrogi wobec Polski. Wobec narodu polskiego. Jest to akt wrogi. No to jak tak, to musimy się zastanowić nad konsekwencjami, możliwymi konsekwencjami obecności wojska amerykańskiego na terenie Polski. Jakie rozkazy może to wojsko dostać? Czy przypadkiem w pewnym momencie nie dostanie takich rozkazów, żeby nas do tego zmusić? Z Izraela. To jest, mówię, nigdy nie dość czujności. To dobrze, że Polska jest w NATO, ale Polacy powinni się nauczyć wyciągania korzyści z tego faktu, bo na razie to Polska nie ma żadnych korzyści i tutaj akurat minister Sikorski miał rację, tylko że on miał rację, natomiast on jest temu winien. On jest temu winien, bo to nie sztuka powiedzieć, że laskę robimy za darmo Obamie. To on robił tę laskę za darmo, prawda? To taka samokrytyka jest cenna za szczerość, ale to z tej samokrytyki powinny wnioski wypływać. I dlatego, bo na czym polega właściwie korzyść Polski z obecności w NATO?
My przecież nie wiemy, jak się zachowają członkowie NATO w razie czego. Tego nie wiemy, ale Rosja też tego nie wie. I to jest jedyna na razie korzyść. Jedyna na razie korzyść. Tyle tylko, że to nie jest duża korzyść. Bo Rosja się tego może dowiedzieć w razie czego, jak będzie chciała, prawda? Może zrobić rozpoznanie walką. I powinniśmy się nauczyć odnosić trochę lepsze korzyści. Pamiętam, to właściwie to tylko od nas zależy, od naszego, że tak powiem, od naszej umiejętności politycznego oddziaływania. Albo się tego nauczymy, albo nie. Mam nadzieję, ponieważ jak byłem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to co mówiłem, wywoływało taki żywy i pozytywny rezonans, więc mam nadzieję, że nie był to groch o ścianę. Zobaczymy. Jak na razie, bo to nie chodzi o to, żeby pisać listy, bo oni te listy wrzucą do kosza i tam podetrą się najwyżej nimi. Chodzi o to, żeby im zagrozić, że kariery politycznej nie zrobią, żeby to było wyraźnie powiedziane. I jeżeli prezes Moskal pod petycją do kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zdołał zebrać 9 milionów podpisów, to z tego wynika, że Polonia w Stanach Zjednoczonych potencjalnie dysponuje taką ilością głosów. Tego nikt nie może zlekceważyć. Pod warunkiem, że będzie to ktoś, kto potrafi rzucić na stół i powie: albo to dajemy, albo tego nie dajemy, ale jak zrobicie to czy tamto, albo nie zrobicie tego czy tamtego. Proszę bardzo. Proszę pana, ma pan na myśli prawdopodobnie tak zwane umowy indemnizacyjne z roku 1961. Polska zawarła taką umowę z rządem Stanów Zjednoczonych. Polska dostała wtedy dwie pożyczki zbożowe od Amerykanów i nie kupiła zboża za cały ten kredyt preliminowany, tylko 40 milionów dolarów przeznaczyła na dla rządu amerykańskiego. Na podstawie tej umowy rząd amerykański przejął wszystkie zobowiązania z tego tytułu, ale odszkodowania dla obywateli amerykańskich za mienie znacjonalizowane w Polsce, za ich mienie znacjonalizowane w Polsce. Strona żydowska podnosi i niestety słusznie, to prawda, to prawda, to nie można tam tu koloryzować, że to nie, ich roszczenia tego nie dotyczą, bo ci Żydzi zamordowani w czasie wojny przecież nie byli obywatelami amerykańskimi. To byli obywatele polscy i roszczenia żydowskie, o których tu mówimy, dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego. I to jest jeszcze dodatkowa taka perfidia ze strony polityków amerykańskich, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Nowym Jorku czy w Chicago, umrze Polak, obywatel amerykański, który nie zostawi testamentu ani spadkobierców ustawowych, to co się dzieje z jego majątkiem? Dziedziczy państwo. W Polsce tak samo. Więc dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie zmieniają tych zasad, natomiast żądają, żebyśmy my je zmienili? To jest po prostu niemoralne. Dlatego nasza sprawa jest czysta. Nie mamy się czego wstydzić. Nie dajemy się obrabować. I tyle. Nie dajemy się obrabować. A te umowy, to jak mówię, to jest inna sprawa. Proszę bardzo. Proszę. Jakiego polskiego złota? Nie, to wróciło, nawet Fundusz Obrony Narodowej zwrócił. Co prawda z tego złota Polska musiała zapłacić
koszty utrzymania wojska polskiego w Anglii, na terenie Anglii, za to, że broniła, wojsko polskie broniło wysp brytyjskich, to Polska musiała zapłacić, ale no to już tak jest na tym świecie pewnym złości, prawda? Nie, dekret Bieruta nie wywłaszczał Żydów akurat. Dekret Bieruta nacjonalizował nieruchomości w Warszawie. Tylko tyle. To nie było ani Żydów, ani nie Żydów. Zresztą, wie pan, jest rzecz taka. Jeszcze raz powtórzę. Roszczenia żydowskie dotyczą mienia bezspadkowego, to znaczy mienia, do którego nikt nie ma żadnych roszczeń udokumentowanych w świetle prawa polskiego. Bo jeżeli ma roszczenia udokumentowane, to bez żadnej dodatkowej, bez żadnych dodatkowych działań ze strony polskiego rządu, on te roszczenia może zrealizować. I podam przykład takiej sytuacji. Przypadek Rona Bałamuta. To był obywatel amerykański, ale Żyd urodzony w Wadowicach, który był spadkobiercą domu, w którym urodził się Karol Wojtyła. I on, ponieważ legitymował się dokumentami spadkowymi, w normalnym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku odzyskał tytuł własności, po czym sprzedał Ryszardowi Krause ten dom za 3 miliony tam dolarów. Ryszard Krause podarował ten dom archidiecezji krakowskiej i teraz jest tam Muzeum Jana Pawła II. I to pokazuje, że jak ktoś ma uprawnienia, to nic nie trzeba, wystarczy, że pójdzie do sądu i to zrealizuje. Natomiast te roszczenia, w jakim kierunku idą naciski na polskie władze? Żeby polskie władze stworzyły namiastkę takiej podstawy prawnej. O to chodzi. Nie chodzi o to, że ktoś ma uprawnienia, a Polska nie chce ich zrealizować. Nikt nie ma uprawnień. Ani te żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu, bo one nie są przedstawicielem w sensie cywilnoprawnym niczyim. Ani tym bardziej Izrael, bo przecież ci Żydzi zamordowani w czasie wojny nie byli obywatelami Izraela, bo tego państwa jeszcze nie było wtedy. Izrael powstał w maju 1948 roku, więc oni nie mogli być obywatelami Izraela. Także jeszcze raz powiem, nasza sprawa jest czysta i możemy tu moralnie, że tak powiem, nie mieć żadnych kompleksów. Proszę bardzo, panie kolego. Chciałbym spytać pana, bo często w pańskich wykładach można słyszeć, że pierwsza wojna światowa skończyła się kilka lat temu. I pan dodaje takim trochę tajemniczym tonem, a druga jeszcze nie. Więc ja bym chciał spytać, jaka sytuacja polityczna musi nastąpić, żeby zakończyła się druga wojna światowa? Proszę pana, no dlaczego mówię, że pierwsza wojna światowa zakończyła się dokładnie 3 października 2010 roku? Bo tego dnia została zapłacona, Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę, 70 milionów euro w Wielkiej Brytanii i Francji. A remanenty, przynajmniej niektóre z II wojny światowej, nie są załatwione, są otwarte. Na przykład stosunki własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych. Proszę zwrócić uwagę, że konferencja czterech mocarstw w Poczdamie postanowiła, że te tereny zostają oddane, przekazane Polsce w tymczasową administrację, a o ostatecznym przeznaczeniu tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami. Ponieważ w 1945 roku Niemcy były zlikwidowane, nie było państwa niemieckiego, były tylko strefy okupacyjne, w związku z tym było żadnym traktatem, nie było z kim zawrzeć traktatu. W 1949 roku powstały dwa państwa niemieckie, więc znowu nie było Niemiec. Nie można było zawrzeć z nikim traktatu. Kiedy już zaczęto mówić o zjednoczeniu Niemiec, kanclerz Kohl zaproponował taki oto scenariusz. Niech się Niemcy zjednoczą. No to wtedy już będą Niemcy i wtedy przystąpimy do rozmów na temat traktatu pokojowego, co polską stronę szalenie zaniepokoiło, bo
jak już Niemcy się zjednoczą, to jaki my będziemy mieli argument? Żadnego już. W interesie Niemiec leży podtrzymywanie stanu tymczasowości, a w interesie polskim odwrotnie, prawda? Ale to w tym największy jest ambaraż, żeby dwoje chciało. No raz jak Niemcy nie będą chcieli podpisać traktatu pokojowego, to nie będzie podpisany. I status tymczasowości zostanie utrzymany zgodnie z intencjami niemieckimi. Nie. I Polska podjęła interwencję w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania wtedy akurat Margaret Thatcher, która była przeciwniczką zjednoczenia Niemiec, ona mówiła, że ona tak kocha Niemców, żeby im życzyła, żeby mieli nie dwa państwa, ale 20. W związku z tym, łatwiej, że tak powiem, było tutaj interweniować. I ta interwencja okazała się skuteczna na tyle, że toczyła się wtedy taka konferencja 2 plus 4, 4 mocarstwa poznańskie i dwa państwa niemieckie. Polska nie była uczestnikiem tej konferencji, ale Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wymogły, przedstawiły kanclerzowi Kohlowi propozycję do odrzucenia, że Niemcy uznają ten traktat 2 plus 4 za traktat pokojowy z Polską, bo jak nie, to nie będzie żadnego zjednoczenia. Ponieważ kanclerzowi Kohlowi zależało na tym, żeby przejść do historii jako ten, co ten, to się zgodził na to. No, z oporami wielkimi, ale się zgodził. Otóż, no i ten traktat został 12 września 90 roku podpisany w Moskwie i została zlikwidowana okupacja Niemiec. Zjednoczenie nastąpiło miesiąc później i tak dalej. Więc w tym sensie sprawa jest częściowo załatwiona, ale traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawarty w 91 roku między już dwustronnie polsko-niemiecki został opatrzony takimi adnotacjami ministra Genschera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski, sprawozdając ten traktat w Sejmie, okłamał posłów, mówiąc, że to znaczy, że sprawa jest załatwiona. Stanowisko niemieckie jest odwrotne. Jak traktat czegoś nie reguluje, to znaczy, że nie jest uregulowane i dlatego Rika Steinbach robi to, co robi, za aprobatą wszystkich niemieckich kanclerzy. Niemcy próbują działać na tej zasadzie. I co jeszcze, dlaczego mówiłem o tym, jakie groźne konsekwencje może mieć płynność, powrót płynności politycznej w Europie Środkowej. Otóż mamy do czynienia w tej chwili z takimi próbami Stanów Zjednoczonych zmontowania takiej krucjaty antyrosyjskiej. Bez udziału Niemiec taka krucjata jest trudna do pomyślenia. To była taka improwizacja tylko. Co mogłoby Niemcy skłonić, jaki argument mogły skłonić Niemcy do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją, to znaczy odejścia od linii politycznej kanclerza Bismarcka, na rzecz przyłączenia się do krucjaty. Nie wiem, ale nie wykluczam, że mógłby ich przekonać jeden argument. Obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji czterech mocarstw Poznania odnośnie ziem zachodnich. To by ich mogło przekonać. Bierzmy co nasze, niech nam potem ktoś spróbuje to odebrać, a z Moskalami się dogadamy. Więc musimy po prostu o tym pamiętać, no bo jak o tym zapomnimy, to możemy straszne głupstwo zrobić. I tyle. Nie mówię, że tak się stanie, ale trzeba uważać. Jak to mówią, zwłaszcza na portfele w tłoku. Proszę bardzo. No, nie mam żadnego poglądu, bo to jest konsekwencją przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, podpisania traktatu lizbońskiego. To wtedy trzeba było się zastanawiać, wie pan, nad tym. Proszę? No to się stanie, ale to wie pan, no ta możliwość
istnieje, bo ona, znaczy zaistnieje ta możliwość sprzedaży ziemi dla cudzoziemców. Tylko chodzi o sprzedaż. Kiedy cudzoziemcy kupią ziemię? Wtedy, kiedy polski właściciel im sprzeda. No bo jak im nie sprzeda, no to wtedy by musieli przemocą brać, ale o tym nie ma mowy. Proszę? Wie pan, no nie wiem, w każdym razie wtedy, kiedy polski właściciel im sprzeda. A kiedy polski właściciel im sprzeda? Wtedy, może nawet i wtedy im nie sprzeda, ale jest wysoce prawdopodobne, że wtedy może sprzedać. Kiedy dochód z lokaty bankowej może się okazać wyższy niż dochód z eksploatacji, niż renta gruntowa z eksploatacji ziemi. Ale to nie zależy już ani od Niemców, ani od cudzoziemców, tylko to zależy od rządu polskiego, jak się będzie gospodarował. Ale rząd polski z kolei bardzo niewiele ma do powiedzenia. Kiedy był strajk, protest tych rolników, to co powiedział minister Sawicki, minister rolnictwa, że on się zwróci z prośbą do Komisji Europejskiej. No to każdy z nas mógłby to samo zrobić. Prośbę do Komisji Europejskiej każdy z nas może napisać. No, czy oni przeczytają, czy nie, to jest inna sprawa. Ale ministra, prośby ministra Sawickiego też mogą nie przeczytać. Więc to pokazuje, jak daleko żeśmy odeszli od suwerenności państwowej. Także to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, a nie to, że tam mogą... Cudzoziemiec kupi, jak mu Polak sprzeda. Proszę pana, nic nas nie powinno denerwować. Powinniśmy tylko pamiętać o tym, że polityka Wielkiej Brytanii czy Francji jest zorientowana na realizowanie interesów państwowych tych państw, tak jak oni je rozumieją. I nie ma co się z tego tytułu denerwować, bo to jest oczywista oczywistość. To tak jakbyśmy mieli pretensje do Garbatego, że ma proste dzieci, wie pan. To głupstwo. Ktoś, kto by się z tego powodu denerwował, to rzeczywiście należałoby go przebadać przez weterynarza. Natomiast trzeba tylko się nauczyć, że Polska powinna też prowadzić politykę zgodną z własnym interesem państwowym. I podam przykład tego, co... Już, momencik. Jak był w czerwcu ubiegłego roku w Polsce, przyjechał do Warszawy prezydent Obama, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Bośmy się podjęli. No dobrze, podjęliśmy się, trudno, ale dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że skoro już żeśmy się podjęli, dobrze, czy trudno, no mniejsza o to, to nie wolno nam popełnić po raz drugi błędu popełnionego przez prezydenta Kaczyńskiego, który się tej roli niebezpiecznej podjął za darmo. I teraz powinniśmy załatwić przynajmniej dwie sprawy. Po pierwsze, żeby rząd Stanów Zjednoczonych obiecał nam, że już nigdy pod żadnym pozorem nie będzie na Polskę naciskał w sprawie realizowania żydowskich roszczeń majątkowych. Jeszcze by tego brakowało, żebyśmy do tego interesu dopłacali. To po pierwsze. Po drugie, że Polska, podejmując się roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, niebezpiecznej roli, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że zostanie przez Stany Zjednoczone potraktowana tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli finansowa kroplówka 4 miliardy dolarów rocznie plus udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. Jeśli prezydent Obama by nas wyśmiał, to by była dla nas ważna informacja, że zamierza nas wydymać i zostawić dzieckiem. No to nie wolno nam w taki interes wchodzić w żadnym wypadku, prawda? Jeżeli natomiast by nas nie wyśmiał, no to mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Jakie rozeznanie? Otóż
wspominałem tutaj o 10-letnim programie modernizacji sił zbrojnych. 140 miliardów czy 14 miliardów rocznie, prawda? 4 miliardy dolarów kroplówki finansowej oznacza podwojenie tej sumy. Oznaczały podwojenie tej sumy. To znaczy, że możemy skrócić okres modernizacji sił zbrojnych o połowę, do 5 lat. A biorąc pod uwagę udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta Izrael, być może o rok jeszcze bardziej, a nawet o 1,5 roku. W ten sposób zmniejszamy bardzo niebezpieczną dla Polski lukę czasową. Bo 10-letnia, jakbyśmy ją zredukowali na przykład do 3,5 roku, no to musimy pamiętać, II wojna światowa trwała 5 lat i zmieniła oblicze świata. A 10 lat? Co się może stać 10 lat? Polski może nie być, prawda? Więc likwidowanie, zmniejszenie tej luki czasowej to jest w naszym żywotnym interesie. Tylko że o ile mi wiadomo, nikt prezydentowi Obamie takiej propozycji nie złożył. I to jest właśnie, wie pan, nie powinno do nas nic irytować, tylko powinniśmy się kierować interesem państwowym, który powinniśmy sobie uświadomić. Proszę bardzo. Temat gorący z ostatnich dni. Przez Europę przechodzi. Ale proszę siedzieć, wystarczy. Przez Europę przechodzi fala czarnej ospy. Naczelny lekarz naszego kraju za 12 milionów dolarów chce nam zaaplikować szczepionkę w postaci 2000 jednostek. Najprawdopodobniej za kilka miesięcy będzie kolejna szczepionka, już więcej jednostek. Jak antysystemowcy mają możliwość politycznie znegowania tej fali emigracji do Polski? Chodzi o uchodźców z Afryki. Proszę pana, no, myślę, że jest jedno remedium. Dlaczego ci uchodźcy tutaj przybywają? Liczą na socjal. Przecież nie przybywają. Ja powiem, jeszcze dopowiem, bo świeżo na ten temat wypowiadał się Max Kolonko. Powiedział, że to jest tylko biznes personalny między panią Kopacz a Tuskiem, żeby Tusk mógł utrzymać stanowisko w Radzie Europy. Wie pan, no ja nie wiem, skąd pan Max Kolonko takie rzeczy wie. Być może, że wie. No, ja tylko uważam, że ponieważ to napływ tych uchodźców to nie jest rezultatem tajnego porozumienia pani Kopacz z Tuskiem, bo zdaje się, że ona nie byłaby w stanie takich skutków spowodować. No, to ona tam może, wie pan, nie wiem, że jakiej... Państwo polskie jest zobowiązane do tego, żeby... Ja wiem, że jest zobowiązane, bo nam umia... ...w 9 miesięcy zapewnić im pracę, za co otrzyma proszę pana, milionów. Jaką pracę im zapewni, chyba przy, wie pan, pluciu i łapaniu i noszeniu do apteki. Uchodźcy z Afryki przybywają do Europy, bo liczą na to, że dostaną tutaj socjal. Oczywiście, nie pracę. Nie, pracy nie chcą. Jaką pracę mogą dostać, jak oni języka nie znają, ani nie wiadomo, co umieją. Prawdopodobnie, znaczy nie dostaną żadnej pracy, tylko liczą na socjal. Jeśli chodzi o Polskę, to jest wysoce prawdopodobne, że oni jak do Polski przyjadą, to szybko od nas uciekną, tam gdzie socjal jest większy. Ale jeżeli Europa chce się, że tak powiem, zabezpieczyć przed napływem tego, to powinna zlikwidować socjal. Czy nawet nie ze względu na tych imigrantów, tylko w ogóle socjal jest szkodliwy generalnie i tyle. I powinna zlikwidować socjal. Wtedy jakby oni wiedzieli, że nie dostaną tutaj żadnego socjalu, to prawdopodobnie, wie pan, bo żeby przyjechać tam z Afryki Środkowej, czy nawet z Północnej. Tylko rząd polski zobowiązuje się, że... Proszę pana, no rząd polski robi... Do tego, żeby oni mieli tą pracę w ciągu 9 miesięcy. Nie. Za to mają dostać te 12 proszę milionów. Proszę pana, no to rząd polski stworzy tak zwane miejsca pracy. Wypełni tą lukę, którą emigranci polscy. Może mur postawić. Proszę pana, więc jeszcze raz powiem, że rząd polski robi różne głupstwa.
i dlatego właśnie trzeba go odwołać. No właśnie, jaki pomysł, żebyśmy my mogli to w formie politycznej znegować? No mówię panu, odmówić realizowania tego rodzaju porozumień. Każde porozumienie międzynarodowe można wypowiedzieć. Każde. Po wyborach. Po wyborach. Trzeba tak to wybrać. To oni rozdają. Kto? PO. Tylko dlatego, wie pan, tylko dlatego, że obywatele im pozwalają na to. No to jak im pozwalają, to widocznie im się to podoba. Tylko jak my mamy ewentualnie wpłynąć na to? No nie pozwalać im na to. No. Nie pozwolić im na to. Pan nie pozwala na to. Ja, wie pan. Ale oni nas nie słuchają. No dlatego nas nie słuchają, bo oni nam nie podlegają. Oni podlegają tajnym służbom, proszę pana, które wykonają każde zadanie zlecone w zamian za możliwość pasożytowania na mniej wartościowym narodzie tubylczym. No i właśnie mamy tego skutki. Ja mam pytanie. Ten mur postawić, żeby nie panie Stanisławie. Gdzie? W którym miejscu? W którym miejscu? Dookoła, tak? Zasłanie dla faworyzacji. Z samolotami. Jak pan uważa, jaka ekipa powstanie wokół faworyzacji? No nie wiem, bo tam, wie pan, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że zdaje się, że pan Kukiz sam nie jest do końca pewny. Tam różni się. Także ja się obawiam, że on będzie miał bardzo dużo sojuszników takich kłopotliwych. Chociaż, że tak zwane złudzenie jaskini, że cienie po cieniach w pieczarze to można tam czytać to, co się dzieje na świecie. Otóż można taki wniosek wyciągnąć podobny z tych, co media piszą. Jak media piszą, że gwałtownie zmniejsza się poparcie społeczne dla Pawła Kukiza. To znaczy, że taki jest rozkaz. Nie to, że ono się zmniejsza, czy nie, tylko taki jest rozkaz, no, że się ma zmniejszyć i tyle. Najwyraźniej ustawka polega na tym, że jest walka między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. A jak ktoś tam chce jeszcze się to włączyć, zakłócić ten piękny proces, no to jest karcony. Nie wolno zakłócać tak pięknej ustawki, prawda? Tym bardziej, że jak wiemy, no teraz się pojawiła taka informacja, że pani Szydło jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanów Zjednoczonych. Ja nie mówię, że to jest jakaś agentura, ale to się pokrywa z taką moją obserwacją, że w Polsce nie można być skutecznym politykiem, nie będąc niczym agentem. Kiedyś była taka promocja książki pana Krzysztofa Czabańskiego o agenturze rosyjskiej w Polsce. No i bardzo dobra zresztą książka, więc ja zabrałem głos, pochwaliłem tę książkę i wyraziłem nadzieję, że autor nie poprzestanie na tym, tylko jeszcze napisze następną książkę o agenturze amerykańskiej w Polsce. A ponieważ organizatorzy tej promocji nalegali, żeby każde wystąpienie kończyć pytaniem, no to zakończyłem to pytaniem retorycznym właśnie, czy w ogóle można w Polsce być skutecznym politykiem, nie będąc niczym agentem. Na co porwał się na równe nogi pan redaktor Lis i powiedział, że moje pytanie jest nietaktowne, dlatego że na sali siedzi Jarosław Kaczyński. Ja powiedziałem mu, panie redaktorze, moje pytanie byłoby nietaktowne, gdyby Jarosław Kaczyński był politykiem skutecznym. Ale na szczęście nie jest, co skądinąd dobrze o nim świadczy. Proszę bardzo. Dlaczego nieszczęście, proszę pana? No. Ale spokojnie, do tego drugą tezę. Czy uważa pan, że czy PiS zmieni coś w gospodarce pozytywnego, takiego, że poczujemy to odnowę? I jeżeli tak się nie stanie, to co się stanie z tymi ludźmi, którzy tyle lat czekali, czyli na ten PiS, a może się w momencie okazji, że to oni jednak nie zmienili tej polityki? I co się stanie z tymi ludźmi? No będą, proszę pana, rozczarowani.
Przypuszczam. Gdzieś muszą przypłynąć oni jako elektorat, gdzieś będą musieli szukać jakiegoś nowego. Nie wiem, wie pan, być może, że to tak jak w takim wierszyku, który kiedyś napisał Janusz Szpotański pod tytułem Pan Karol i Kostuś. Ten wierszyk był dedykowany Stefanowi Niesiołowskiemu. I tam jest taka zwrotka: ach, w kogóż nieszczęsny ma wpatrzeć się naród, by dostrzec jasnego idola, w którego umyśle zbawienia tkwi zaród. To jasne, że w Pana Karola, prawda? Więc jakiegoś Pana Karola na pewno ktoś nam podsunie wtedy, wie pan, dla tych rozczarowanych. Powiedzą, o teraz to macie tutaj fajnego gościa, prawda? Tu nowoczesna PO. To przyjdzie, no na przykład coś takiego. Wie pan, ja nie wiem, jakie będą wyniki tych wyborów. Myślę, że tak, na razie kierując się sondażami, jakie w tej chwili są, no to w porywach są takie, które dają Prawu i Sprawiedliwości 40%, ale inne takie są mniej hojne dla niego i na poziomie 30%. Myślę, że to jest zbliżone bardziej do prawdy. Otóż w moim przekonaniu może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość może uzyskać najlepszy wynik wyborczy, ale właśnie na poziomie 30%, co będzie niewystarczające dla samodzielnego utworzenia rządu. Biorąc pod uwagę zdolność koalicyjną Prawa i Sprawiedliwości, ona jest niewielka, wydaje mi się, jest niewielka, no to może być tak, że PiS uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale koalicję stworzy kto inny. Koalicję stworzy kto inny. Na przykład Platforma Obywatelska z Nowoczesną PL, z PSL-em, który ma 100% zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą. Prawda? No i tyle. I będzie taka sytuacja, że prezydent Duda będzie w kohabitacji z niechętnym sobie politycznie rządem. No i tak będziemy... A jeśli tak się nie stało, czy można liczyć na to, że PiS chce partii gospodarczego? Czy tak naprawdę gospodarczy to są socjaliści? Proszę pana, nie wiem, no przysłowie mówi, że jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, więc nie chciałbym nikomu odmawiać, wie pan, natchnienia Ducha Świętego. Duch Święty tchnie, kędy chce, więc być może, że natchnąłby panią Szydło. Tylko obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak inne ugrupowania, są bardzo... Znaczy, przywódca, partie w Polsce mają charakter wodzowski taki. Ale ten wódz też jest zakładnikiem swojego zaplecza politycznego. Musi im je wynagrodzić. No i to jest to, o czym pisałem w tych frumentacjach. Musi im je wynagrodzić. Wynagrodzenie polega na tym, żeby dać im posady. I podam przykład, jak to działa, bo może państwo nie pamiętacie tego. Otóż w 1993 roku rządy objęła koalicja SLD-PSL, która była oskarżana, zresztą całkiem słusznie, że zawłaszczyła państwo. To znaczy, co to znaczy zawłaszczyła państwo? Ano obsadziła wszystkie możliwe synekury ludźmi swojego zaplecza politycznego i tak, z takimi gwarancjami prawnymi, że nawet zmiana rządu nie powodowała ruchów kadrowych. I w 1997 roku wybory wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, która utworzyła koalicję z Unią Wolności. No i okazało się, że no dobrze, ale wygrała wybory, ale nie ma gdzie zaplecza politycznego usadowić, bo tamci wszystko zajęli i wcale nie chcą ustąpić. Co się wtedy stało? Ano wtedy trzeba było wprawić w zezłok Rzeczypospolitej dodatkową ilość klamek, których mogliby się uwiesić przedstawiciele zaplecza politycznego. I to były cztery wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Buzka. One miały na celu oczywiście przybliżenie, przychylenie nam nieba, ale państwo wiecie, reformy mają skutki deklarowane i rzeczywiste. Cele deklarowane mają to do siebie, że są piękne, ale
tym się charakteryzują, że albo się pojawią, albo nie. Na ogół nie. Natomiast cele rzeczywiste mają to do siebie, że o nich się nie mówi, ale one pojawiają się na pewno i natychmiast. Otóż skutkiem wszystkich czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka było skokowe zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym. Dzięki czemu można było zaplecze polityczne wynagrodzić, ale koszty funkcjonowania państwa od razu skoczyły o 100 miliardów. Bo tylu ludzi wziąć na utrzymanie to kosztuje, prawda? No i dług publiczny oczywiście zaczął rosnąć. Potem jak Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy w 2005 roku, to wyznaczyło sobie chwalebny cel tak zwanej kotwicy budżetowej, że deficyt budżetowy nie może przekraczać 30 miliardów złotych. Już nie to, żeby go nie było, o tym mowy nie było, tylko żeby nie przekraczać 30 miliardów złotych. To była tak sławna kotwica budżetowa. Otóż obawiam się, że tym razem będzie podobnie, bo co, jak było w 2001 roku, kiedy po wyborach kolejnych rządy objęła koalicja znowu SLD-PSL i Unii Pracy jeszcze, Marek Pol tam, jako pozostałość, resztówka z Unii Pracy. Otóż jedna z reform wiekopomnych charyzmatycznego premiera Buzka polegała na reformie ochrony zdrowia, która polegała na tym, że stworzono 16 terytorialnych kas chorych i jedną 17 mundurową. No i gwarancje prawne były takie, że tych ludzi żadna siła nie mogła stamtąd ruszyć. I kiedy Leszek Miller został premierem w 2001 roku, to znowu stanął przed tym dylematem, to kurczę, będę karmił tych darmozjadów, prawda, z AWS-u. Rzeczywiście nie mógł nic zrobić, w związku z tym nie było innej rady, tylko zlikwidować kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia. To na dole to... No to no jasne. Tak, więc jak się zlikwidowało instytucje, to oczywiście posady też, ale to było 16 oddziałów terytorialnych, 17 mundurów, tylko się inaczej nazywało. I to pokazuje, jak bardzo silna jest zależność między zapleczem politycznym, koniecznością wynagrodzenia zaplecza politycznego, a polityką rządu. Wie pan, no cuda się zdarzają, ale rzadko. Także ja bym na to nie liczył, tylko powiem, jeżeli tak, to nie nastąpi żadne odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego. Bo to jest jedno, drugie wyklucza. Więc obawiam się, że przy zastosowaniu demokratycznych procedur to się po prostu nie uda. Wie pan, nawet jak wyjdą, to będą musieli wieczorem wrócić do domu. To jest niegroźne, bo wie pan, wszystko zależy od tego, czy jest w państwie sytuacja rewolucyjna, czy nie. Nie wszystko, co Lenin mówił, to było głupie. Znaczy było oczywiście, ale no, nie, on czasami miał takie ciekawe spostrzeżenia. Otóż Lenin mówił, że kiedy jest sytuacja rewolucyjna w państwie, trzy elementy muszą być jednocześnie. Po pierwsze, muszą być obiektywne powody do niezadowolenia. No to są, prawda? To niezadowolenie musi się jakoś uzewnętrzniać w sposób spektakularny, no to powiedzmy. Ale trzeci jeszcze jest konieczny, że musi być jakieś państwo wpływowe zainteresowane dokonaniem przewrotu politycznego w tym kraju. I wtedy jest sytuacja rewolucyjna. Dlatego na przykład na Ukrainie była sytuacja rewolucyjna, a w Polsce nie ma. Teoretycznie Rosja mogłaby być zainteresowana przeprowadzeniem, ale nie jest, dopóki trwa strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, to Rosja szanuje to,
że Polska leży po niemieckiej stronie kordonu. I dlatego rewolucyjnej sytuacji w Polsce nie ma. Proszę bardzo. Ostatnie pytanie, tak? Chciałem powiedzieć, ostatnie pytanie. Czy mógłby pan skomentować spotkanie szefa Weiss Grzegorz Braun w kontekście tego, że pan pierwszy był głosicielem stop dla żydowskich roszczeń? No to spotkanie, wie pan, pokazało, że nic się nie zmieniło. Że nic się nie zmieniło, że stanowisko strony żydowskiej jest niezmienne i że wykorzysta ona wszelkie możliwe narzędzia, żeby przeprowadzić to, co sobie zamierzyła. To, i to o tym powinniśmy pamiętać i nic więcej nie mam do powiedzenia. A jakie konsekwencje czekają tego pana osoby? Żadnych, a cóż to, no co mu mogą zrobić? Jak mnie nic nie zrobili, to co? Ja mu też nic nie zrobił. Ale Szarek żałował, że przyszedł. No to wie pan, ja się nie dziwię. Trochę go, że tak powiem, Grzegorz Braun pociągnął za język, trochę nachlapał. No i dzięki temu wiemy, czego się trzymać. No to... Proszę bardzo. To było wcześniej, proszę pana. To było wcześniej. To zaraz przypomnę, o co chodziło. Kiedy był Marsz Niepodległości 11 listopada, przed Marszem Niepodległości, był tam Komitet Honorowy Marszu Niepodległości, w którym brał udział pan Kukiz, między innymi ja. No i Gazeta Wyborcza na tydzień przed Marszem Niepodległości wykryła, że wśród tych członków Komitetu Honorowego jest też Jan Kobylański. No i straszne, wielkie ajwaj zostało w związku z tym podjęte. I pan Paweł Kukiz się wycofał. Więc ja wtedy to skomentowałem, że no nie jest zbyt odporny na, że tak powiem, Persławie. Nie wiem. Nie wiem, być może, że wie pan, się uodpornił. No, dobrze by było, gdyby się uodpornił, bo wie pan, jak ktoś na jedno tupnięcie Adama Michnika podkula pod siebie ogon. Ja wtedy tak to skomentowałem, przypomniałem sobie teraz, że słowami piosenki, którą pan Kukiz śpiewał, taką piosenkę, jak to chłopak tłumaczy dziewczynie takiej jakiejś pierwszej, naiwnej, że która tam go pyta o różne rzeczy, kto wiarę naszą sprzedał, takie, no, różne takie te zawiłości. I on jej tłumaczy tak, bo tutaj jest jak jest, po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Więc trochę się chyba pan Kukiz na mnie obraził za to, no nic nie poradzę. Mam nadzieję, że się uodpornił. Ludzie się na ogół uodporniają, a jak ktoś działa, chce w polityce, to musi mieć skórę jak hipopotam, wie pan, to nie może, no byłoby niedobrze, gdyby, że tak powiem, kandydat na prezydenta Polski bał się redaktora Michnika, no, byłoby niedobrze, to wie pan, strasznie bym się zmartwił, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Proszę bardzo, to chyba już, dziękuję. To możemy już tam przy stoliku, bo tu nas goni nas mocno, a pan Stanisław będzie jeszcze dostępny, myślę. Tak, tak, że... tak, ja jestem cały czas dostępny, nigdzie się nie śpieszę. Bo generalnie... Możemy pana Stanisława odstąpić i się... Jasne. Pytań do pana Stanisława zawsze jest tyle, żebyśmy tutaj nie wysiedzieli. Jeszcze nie było bliska dzisiaj. Żeby... Dziękuję. Dziękujemy serdecznie.